Cześć, ja nazywam się Beata Śniechowska, a to jest Kuchnia Kauflandu. Kuchnia, w której ugotuję specjalnie dla Was, na żywo, coś niezwykle pysznego. A co to będzie? Słuchajcie, zabawa polega na tym, że ja gotuję dla Was na żywo, a to Wy decydujecie o moich kolejnych krokach i czynnościach. I właśnie kilka dni temu na Facebooku Kaufland Polska zakończyła się ankieta, w której to Wy wygraliście i wybraliście danie dla mnie. Waszym zdaniem dzisiaj powinnam przygotować chłodnik. Ale moi drodzy, piłka w grze, jaki to ma być chłodnik? Ja sama nie wiem, ale daję Wam teraz wybór. Opcja numer jeden, czyli like, to jest chłodnik litewski. Przepyszny, orzeźwiający chłodnik. I jeżeli macie ochotę, żebym specjalnie dla Was go dzisiaj przygotowała, pod tym live'em zostawcie lajka. Z kolei jeżeli tutaj zostawicie serduszko, to przeniesiemy się razem do cudownej Hiszpanii i przygotuję dla Was andaluzyjski chłodnik o nazwie gazpacho. Jeżeli kochacie pomidory, paprykę i dojrzałe, wygrzane na słońcu warzywa, zdecydowanie zostawcie serduszko. Jeżeli macie ochotę na tradycję, nieco unowocześnioną, na najwspanialszy moim zdaniem przepis na chłodnik litewski, to koniecznie pod tym live'em dajecie lajka. Sama jestem ciekawa, obydwa te chłodniki są genialne, więc ja czekam. Mamy jeszcze trochę czasu i ten czas dobrze wykorzystajcie. Like, chłodnik litewski. Serduszko, niech to będzie gazpacho. Aż sama jestem ciekawa. Gazpacho podam w różnych wersjach, nie tylko klasyczne, ale też odlecimy w stronę połączenia warzyw i owoców. Jeżeli chodzi o chłodnik, pytacie się o moje ulubione danie. No oczywiście, słuchajcie, ulubione moje dania na letnie upały. Chłodniki, najlepsze na świecie. Świetnie odżywiają, są pełnowartościowe, chłodzą przede wszystkim. I traktuję, ja przynajmniej je traktuję taką zupę, chłodną zupę jako jedno danie. Ale też latem uwielbiam pierogi, na przykład takie z owocami, z jagodami czy z truskawkami. Do tego kwaśna śmietana, no można się rozmarzyć. Lubię też botwinkę, to jest, słuchajcie, nie wiem, czy tak mogę, jeszcze nie wiem, czy mogę zupełnie odlecieć i zaproponować Wam spontaniczny konkurs. Konrad, mogę zaproponować? To lecę. Botwinka i botwina, to nie jest to samo. Konrad, słuchaj, ja zaraz wymyślę zasady konkursu, a Ty zorganizuj mi jakiś cudowny prezent dla ludzi, którzy nas oglądają. Zasada prosta. Botwina i botwinka. Jeżeli w najbardziej kreatywny i poprawny sposób ktoś odpowie, jaka jest różnica pomiędzy botwiną a botwinką, to dostaje... Halo, halo, co dostaje? Zestaw kosmetyków Bevola. Wow! No to słuchajcie, w komentarzu pod live'em, jaka jest różnica pomiędzy botwiną i botwinką. Odpowiedź musi być kreatywna, no i przede wszystkim poprawna. Jest nieźle? Zaczyna się nieźle. Mam, słuchajcie, przepisów na lemoniadę, bo nie tylko na pyszne dania, mam mnóstwo, ale ta kuchnia jest wyposażona w takie cudowności, że pokażę Wam przepis na lemoniadę. Wiecie, jaki jest przepis najlepszy? Prosty, spontaniczny, taki jak gotowanie w tej kuchni, no i przede wszystkim orzeźwiający. Lemoniada, taka jak chłodnik, musi chłodzić. Zacznę od czego? Od truskawek, bo mam je tutaj pod ręką, aż mi się limonka też nawinęła. Ona też się przyda do lemoniady. W czym ją to przygotować? Dzbanek. Truskawki. Przygotuję prosty syrop cukrowy. Syrop cukrowy robi się w następujący sposób. Musimy mieć jedną porcję cukru, akurat do chłodnika cukier też się używa. Jedną porcję cukru i identyczną porcję wody. Wrzucam cukier, wlewam taką samą ilość wody i to jest baza podstawowa. Teraz tutaj można wrzucić na przykład cynamon, wanilię, kardamon lub jakieś świeże zioła, żeby jeszcze wzbogacić smak. Ale ja przygotuję, syrop truskawkowy. Więc wyrzucę kilka szypułek z truskawek. Te truskawki zaraz pokroję na mniejsze kawałki. A Wy, moi drodzy, pamiętajcie o głosowaniu, bo dzisiaj robimy chłodniki, a
ta lemoniada to tylko miły, orzeźwiający przerywnik. Więc pamiętajcie, żeby głosować. Like, chłodnik litewski. Serduszko, gazpacho. Te truskawki od razu tutaj do syropu cukrowego wrzucam. W ogóle takie syropy cukrowe są świetne, ponieważ możecie je przygotować na przykład dzisiaj i wykorzystywać w ciągu 2 tygodni. Więc trzymacie je w lodówce, nic się z nimi nie dzieje, goście przychodzą, a lemoniadę możecie cały czas na bieżąco serwować. Truskawki pokroiłam na mniejsze kawałki, to wszystko przemieszam i poczekam, aż się zagotuje. Zobaczycie, co z tym zrobię. Dobra, lemoniada schłodzona. Kostki lodu obligatoryjnie. Bazą jest woda mineralna i tutaj taką, jaką lubicie. Albo gazowana, albo niegazowana. Jeszcze więcej lodu. Zarówno do zrobienia chłodnika litewskiego, jak i gazpacho są potrzebne ogórki. Więc również to warzywo wkręcę do lemoniady, ale może pokroję je obieraczką do warzyw, ponieważ taka lemoniada ma nie tylko kusić smakiem i orzeźwiać, ma być też atrakcyjna dla naszych gości, dla nas, dla oka. Więc za pomocą obieraczki, takie długie plastry i wrzucam je tutaj do kostek lodu. To już wygląda apetycznie, ale jeszcze nie do końca dobrze smakuje. Teraz dla dekoracji kilka truskawek z szypułkami, bo będą pięknie wyglądały. I mam dla Was świetny patent. Jeżeli nie byłby to spontaniczny przepis, to kilka takich truskawek możecie zmrozić sobie w zamrażalniku i później zamiast kostek lodu takie zmrożone owoce bezpośrednio do lemoniady dorzucić. Kochani, specjalnie dla Was dzisiaj w kuchni Kauflandu gotuję na żywo, więc mam nadzieję, że jest Was coraz więcej. I pamiętajmy, dzisiaj głównym bohaterem jest chłodnik. W tym właśnie momencie możecie głosować lajkiem na chłodnik litewski i wtedy ja go dla Was ugotuję, albo serduszkiem na chłodnik gazpacho. Dobra, truskawki są, już to fajnie wygląda. Teraz jeszcze dopełnię całość kilkoma kostkami lodu. No i czas na jakiś kwas, coś kwaśnego, żeby to było orzeźwiające. Może być cytryna, może być limonka. Ja chyba skorzystam z limonki. Możecie ją bezpośrednio wycisnąć albo za pomocą łyżki w ten sposób wykręcić cały sok. Dzięki temu nic się nie zmarnuje. Truskaweczki tutaj, słuchajcie, jeszcze zamieszam. Syrop cukrowy już pięknie nie tylko pachnie, ale nabrał cudownej czerwonej barwy. Zobaczycie, jak to zaraz genialnie będzie wyglądało. Jeszcze kilka kostek lodu, ponieważ wleję tu od razu gorący syrop. Wy oczywiście w domu wystudzicie taki syrop owocowy czy też ziołowy i wrzucicie go na samym końcu, gdy ostygnie. Ja jestem na live i chcę Wam pokazać ten świetny efekt. To nie jest ciekły azot, to jest po prostu gorący syrop cukrowy i wszystko tu się dzieje na żywo. Cyk, pyk, mamy to. Obłędnie to wygląda. No i jeszcze jakiś ziołowy akcent, na przykład świeża mięta. Hop. No i co? Odpowiedziałam na to pytanie. Moja ulubiona lemoniada, najbardziej spontaniczna i najsmaczniejsza. Ponoć takie połączenie ogórków z truskawkami przypomina smakiem arbuza. Nie wierzycie? To spróbujcie sami wykonać ten prosty przepis. I dajcie znać, co Wam to przypomina. Słuchajcie, koniecznie bądźcie z nami do końca w kuchni Kauflandu, bo dzisiaj jest live pełen niespodzianek. Rozkręcamy się, ja już jestem po tej lemoniadzie rozgrzana i gotowa do przygotowania chłodnika. Nie znaczy to, że schłodzi się tutaj mój temperament i atmosfera w kuchni. Ale koniecznie zostajecie dzisiaj ze mną do końca, ponieważ na Facebooku Kaufland Polska był konkurs, w którym do wygrania było 5 takich fartuchów, 5 mistrzowskich fartuchów Kauflandu i mam tutaj kopertę ze zwycięzcami i na samym końcu, jak już wyserwuję chłodnik gazpacho lub litewski i danie będzie gotowe, to przed pożegnaniem się oczywiście przeczytam tych zwycięzców, więc zostańcie do końca. A
teraz, słuchajcie, już niebawem, ja sama nie wiem, co tam się dzieje, ale tutaj Konrad mi z wozu transmisyjnego relacjonuje i już wiem, że macie dosłownie ostatnie sekundy, żeby podjąć decyzję. Like lub love, chłodnik litewski lub gazpacho. I właśnie wygrał chłodnik litewski. No cóż, o ile dobrze pamiętam, a pamięć mam niezłą, Adam Mickiewicz napisał chłodnik litewski siedli i milczkiem żwawo jedli, czy coś takiego. Tak było w panu Tadeuszu i skoro milczkiem żwawo jedli, to musiał być pyszny. Dawniej chłodnik litewski serwowano z cielęciną, z szyjkami rakowymi. Teraz to się trochę upraszcza i bardzo często podaje się z jajkiem. Chłodnik litewski i jajko to takie dwa nieodzowne komponenty. Bardzo często serwowany jest z jajkiem na twardo, ale mam dla was kolejną zagadkę, kolejną prośbę, kolejną aktywność. Już za moment możecie głosować reakcjami. Czy chcecie, żebym przygotowała chłodnik litewski z jajkiem na twardo i wtedy dajecie emotkę, reakcję... Konrad, pomóż mi. Jaka to będzie reakcja? Haha, jeżeli będzie uśmiechnięta buźka, emotka haha, to wtedy przygotuję chłodnik litewski z jajkiem na twardo, trochę klasyka. A jeżeli chcecie efekt wow, taki naprawdę wow, i zobaczyć jak przygotowuję jajko poché, czyli jajko w koszulce, to wtedy dajcie emotkę wow. Więc macie teraz kilka chwil, ja się zabieram za bazę do chłodnika litewskiego, a wy głosujcie albo haha, roześmianą buźką, albo wow, jeżeli chcecie zobaczyć, żeby ten chłodnik był naprawdę z efektem wow. No to co? Do chłodnika litewskiego przede wszystkim potrzebuję botwinę. Liście, gałązki, młode buraki ćwikłowe. Tutaj zrobię mały porządek. Ciach. Mam botwinę. Zagotuję odrobinę wody. Ja nie chciałabym, żeby ten wywar z botwiny był zbyt rzadki, zbyt rozciągnięty ten chłodnik. On ma być treściwy. Pamiętajmy, że to jest odpowiednik dania głównego. Więc dosłownie potrzebuję tyle wody, żeby przykryć taką botwinę. Takie buraczki poszatkowane i łodyżki oraz liście. To mi się już gotuje. Odetnę teraz buraki ćwikłowe, młode buraczki ćwikłowe. To zostawię z boku i zacznę tak naprawdę od najtwardszych elementów. To są buraki, później łodyżki, a na samym końcu, no wiadomo, listki, wiotkie, delikatne, więc wrzucę je tutaj do wrzącej wody na samym końcu. Najpierw zetrę buraki na tarce o grubych oczkach. Oczywiście, słuchajcie, możecie użyć rękawiczek, ale ja po 20 lubię pobrudzić się w kuchni, więc ścieram buraki bezpośrednio na takiej tarce. Jeden, dwa w zupełności nam wystarczy. Ten artystyczny nieład, który tworzy się tutaj na blacie, to powoli staje się moim znakiem rozpoznawczym. Więc nie obawiajcie się, to jest gotowanie na żywo, więc jesteśmy w kuchni Kauflandu, a ja przygotowuję te pyszne rzeczy specjalnie dla was. Najpierw buraki przerzucam już do prawie gotującej się wody. Teraz pokroję łodyżki jak najdrobniej. W klasycznych przepisach taką botwinę gotuje się około 15-20 minut. Ja naprawdę nie lubię, jak warzywa są rozgotowane, szczególnie w chłodnikach. Tu powinna być świeżość, chrupkość, więc będę gotowała te wszystkie składniki około 4-5 minut, nie więcej, po to, żeby były al dente, chrupiące, żeby tekstura była bardzo ciekawa i wyraźna. Teraz czas na łodyżki. A ręce mam naprawdę buraczkowe, ale to nic, zaraz to ogarniemy i zaraz pokażę wam patent, jak pozbyć się tego koloru z dłoni. Czas na listki najbardziej delikatne. Ktoś bardzo dobrze pomyślał, że do chłodnika litewskiego daje się nabiał.
czyli na przykład kefir, maślankę, ponieważ jak się gotuje botwinę, to tutaj pojawia się kwas szczawiowy, a on nam trochę podkrada wapń z organizmu, więc te niedobory najlepiej uzupełniać właśnie na białym. No ale dobra, dajcie mi moment. Gotowanie na żywo ma to do tego, że po prostu jest tutaj naturalne środowisko jak w kuchni. A wy pamiętajcie o jajach. Emotka wow, przygotuje dla was jajko w koszulce, a emotka haha, klasyka gatunku, czyli jajko na twardo. Umyję tylko ręce. Moi drodzy, nawet jeżeli najlepsze na świecie mydło nie domyje dłoni po burakach, to jest na to pewien patent, bardzo prosty. Sok z cytryny możemy wycisnąć na dłonie, no i spróbować je oczyścić. Jak ma się taką krzepę i w tak zatwardziały sposób wyciska się te buraki i się je trze, to nie zawsze to pomaga, więc mogę pomóc sobie sodą oczyszczoną. Wystarczy pomieszać ją właśnie z sokiem z cytryny. O, od razu się pieni. Jakiś ręcznik papierowy. I słuchajcie, wszystko schodzi. Ja nie znoszę gotować w rękawiczkach, kroić, więc zdecydowanie preferuję taką opcję. Dzisiaj gotowanie na żywo, kuchnia Kauflandu, Beata Śniechowska, mnóstwo trików, pomysłów, no i spontanu. Okej, jeszcze tylko po sodzie opłuczę dłonie, czyściutkie, także mogę wziąć się za kolejne kroki. A ja już wiem, co wygrało. W zasadzie nie wiem. Konrad, pomożesz mi? Ja bym bardzo chciała wiedzieć, no pomóż mi. Jajko w koszulce. Słuchajcie, wy chyba też tak jak ja lubicie wyzwania. Nie ma łatwo, nie ma prosto, ale o to chodzi. Co chwilę stawiamy sobie nowe wyzwania. Bardzo mnie to cieszy. 3-4 minuty minęły, botwina już tutaj zmiękła. Chciałabym ją teraz schłodzić. Nie mamy tutaj 2-3 godzin, żeby chłodzić to wszystko, więc przeleję ją do miski z lodem. O tak. O, chodź tu. No, jak zwykle. To jestem cała ja. Jeszcze tu na górę kilka kostek lodu i to na pewno za 5-10 minut będzie odpowiednio schłodzone. Zabieram to na bok. A jednak trochę tutaj posprzątam. Dobra. Chłodnik litewski to nie tylko botwina. Chłodnik litewski to pełne świeżości, warzywa, przyprawy, zioła. Tutaj do tej botwiny dodam ocet. Jeżeli chodzi o tradycję, powinien być ocet spirytusowy. Do gazpacho dalibyśmy raczej ocet z białego wina. Więc zakwaszę 2 łyżkami octu spirytusowego tutaj ugotowaną botwinę. Teraz wezmę jakąś miskę, tarkę i pościeram kolejne dodatki. To, co potrzebuję, to ogórki gruntowe, czosnek, wystarczy 1 ząbek czosnku, oczywiście sól, pieprz, no i rzodkiewkę. Słuchajcie, królowa nowalijek. Zacznę od ogórków i tutaj ważna sprawa. One mają jedną końcówkę tam, gdzie jest ten kwiatek, a druga, gdzie jest łodyżka. I ta ciemniejsza końcówka zawsze jest bardziej gorzka, więc ścierajcie i obierajcie zawsze od jasnej strony, żeby nie zaciągnąć tą goryczą całego ogóra. Więc ścieram teraz ogórki na tarce. Słuchajcie, co zrobić, żeby chłodnik zaskoczył smakiem? No właśnie, jakiś kwas, żeby on nie był taki mdły, to musicie na przykład dać więcej soku z cytryny, więcej soku z limonki, trochę octu,
Ale jest też jeden patent, którego ja zawsze stosuję, jak unowocześnić cały wygląd i smak i formę podania takiego chłodnika. Teraz bardzo popularne są lody, takie wytrawne lody. I tutaj właśnie można do chłodnika dodać sorbet limonkowy, albo sorbet koperkowy, albo ogórkowo-cytrynowy i to na pewno zaskoczy Waszych gości. Ścieram jeszcze drugiego ogórka i tą końcówkę, ciemną końcówkę raczej odrzucam, ponieważ tu jest cała gorycz. Kiedyś, jak będziemy mieć więcej czasu, opowiem Wam, skąd ta gorycz się tutaj zbiera. A teraz zbieram ten starty ogórek do miski. Tak jak mówiłam, królowa nowalijek, moja ukochana rzodkiewka, ale ją... Chodź tu. Ale ją wezmę w całości, również z tymi listkami i ogonkami, ponieważ to nie tylko bogactwo smaku, ale przede wszystkim takie listki możemy sobie chrupać jako sałatkę, możemy potraktować jako szpinak i na przykład na masełku z czosnkiem poddusić. Świetnie wtedy z pire ziemniaczanym to smakuje. Albo po prostu, zaraz zobaczycie, przesiekam i dodam listki rzodkiewki bezpośrednio do mojej warzywno-ziołowej bazy. Najpierw zetrę około 2-3 rzodkiewki i dam Wam kolejny przepis. Przepis na mycie warzyw i owoców w sezonie letnim oraz wiosennym, ponieważ wiemy, że nowalijki kuszą od wczesnej wiosny, ale często mają one w sobie pozostałości nawozów, różne pestycydy i żeby je zmyć, teraz uwaga, możecie to zapisać, musicie przygotować sobie miksturę do mycia warzyw i owoców. Do jakiegoś takiego dużego dzbanka dajecie jedną łyżkę sody oczyszczonej, jedną łyżkę soli, to zalewacie gdzieś taką ilością, gdzieś 100 ml gorącej wody, to powinno zabulgotać, rozpuścić się i uzupełniacie czystą wodą z kranu. I to jest baza, w której moczycie każde warzywo, każdy owoc w sezonie wiosna-lato, zanim je zjecie, zanim podacie dzieciom, zanim podacie komukolwiek, moczycie. Ta woda stanie się mętna, pobierze te wszystkie szkodliwe substancje, wtedy opłukujecie warzywa czy owoce i tak umyte, przygotowane jecie bez żadnych wyrzutów sumienia, jecie z pełnymi wartościami i bez stresu. Rzodkiewka przesiekana tutaj do środka. Mówiłam o listkach. Mówiłam o listkach, które teraz ładnie przesiekam. One są charakterne, one są wyraziste, więc bardzo drobniutko. Dajcie mi tu chwilę skupienia, żeby nie było lipy na live'ie. Super. Listki rzodkiewki do chłodnika. One zrobią tutaj dużo dobrego. Jeszcze mam ząbek czosnku. Obiorę go tylko ze skórki. I też posiekam z solą. Rozdrobni się wtedy, da więcej smaku. Gruba sól. I to razem wszystko ładnie przesiekam. A o to chodziło. Szybko, sprawnie, bardzo prosty chłodnik. Dobrze, dobrze, dobrze. Cóż tu możemy więcej dać? Ziółek jakiś. Szczypiorku, powiedzmy pół pęczku. Pół pęczku takiego drobnego w szczypiorku. Też przesiekam od razu z koperkiem. W kuchni trzeba sobie ułatwiać, nie komplikować. Więc z koperkiem. I cały ten pęczek, taki bukiecik, przesiekam drobniutko i dodam do startych na tarce warzyw i listków rzodkiewki. Ano jajo, pamiętam o jaju, wygrało w koszulce. Muszę się do niego przygotować, najpierw trochę psychicznie, a zaraz fizycznie pokażę Wam, jak to wykonać. Szczypiorek i koperek do naszej michy pełnej smaków i aromatów. Tą mieszaninę teraz doprawię. Trochę cukru, naprawdę szczyptę, nie ma sensu więcej. Sól była już z czosnkiem, więc teraz jeszcze świeżo mielony czarny pieprz. Dobra, to wszystko, to jest ta nasza baza. To jest to, z czego powstanie pyszny chłodnik. Świetnie. Myślę, że nadszedł czas na jajo.
Chcecie, wow! Chcecie jajko w koszulce? To bardzo Was proszę. Przede wszystkim rondel, gotująca się woda, ale nie bulgocząca. Ona musi robić tylko tak zwane pyk-pyk. Więc jak woda robi pyk-pyk, czas ją zakwasić. Zakwaszam ją octem z białego wina, a gdzieś dwie łyżki octu z białego wina, po to, żeby białko bardzo szybko, ładnie się ścięło. I sól, taka mała łyżeczka soli. No i przede wszystkim jajo. Wytrzymajcie kciuki, bo to jest prosta sprawa, ale pewien trik trzeba wykonać, żeby się udała. Rozbijam jajko. Najlepsze oczywiście z wolnego wybiegu zerówki. Nie Konradzie, samo nie biegało, ale zaraz z moją pomocą wskoczy tutaj do garnka. Zanim je tutaj wleję, mały wirek, po to, żeby się woda zakręciła i zamknęła to jajo. O, właśnie w takiej formie. Zakręciła się. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale wygląda to cudnie. I żeby uzyskać efekt ściętego białka i takiego kremowego, płynnego żółtka, musimy dać tej miksturze około 3 minuty. A w tym czasie moment patriotyczny. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. Żeby zrobić chłodnik litewski, to muszę tutaj dodać nabiał. To, co ja mam w lodówce, to mam zsiadłe mleko, no i śmietanę, kwaśną śmietanę. Dzięki temu chłodnik będzie bardzo pożywny. Kwaśna śmietana oraz zsiadłe mleko. Nic prostszego zrobić w domu zsiadłe mleko. Przede wszystkim jak mamy dostęp do takiego świeżusieńkiego mleka od krowy, to wystarczyłoby do takiej miseczki czy słoiczka je przelać i na przykład na 2 dni na lodówce położyć w ciepłym miejscu. Ono później będzie się, to mleko samo się zsiądzie i będzie się po prostu kroiło jak łyżką. Takie mleko z worka czy z kartonu możemy również zaszczepić. Najlepiej dobrym zsiadłym mlekiem albo dobrym kefirem. Czyli wlewamy mleko do jakiejś miseczki czy słoika i dajemy 1 łyżkę kefiru. I znowu ten sam zabieg. Na lodówkę, zapominamy na 2 dni i po 2 dniach taka historia, zobaczcie. Wow. Ja wiem, że śmietana, ja użyłam i tak 18. Są jeszcze, czekajcie, bo tu jajo szaleje. Są jeszcze 12, ale żeby w ogóle odchudzić ten chłodnik, chociaż nie ma sensu, bo to ma być pożywne danie i trochę stracimy na smaku, to możecie użyć na przykład jogurt naturalny, jogurtu light, jogurt w takim greckim stylu, albo zrobić z samym kefirem. Wtedy już mamy pewność, że dbamy o linię i jest super ekstra fit. Mówiłam o czynniku patriotycznym. Mamy tu białą część flagi. No i teraz jest schłodzona botwina. Żeby tutaj się to wszystko nie zważyło, to przede wszystkim muszę trochę zahartować czerwoną botwinę. Do tego wezmę sobie łyżkę śmietany z kwaśnym mlekiem, z siadłym mlekiem i to zahartuję, to wymieszam. Wymieszam, cyk, pięknie hartuję. I teraz bezpiecznie, zero obawy, że tutaj mi się coś zważy, mogę wymieszać te 2 składniki. Ciach. Okej. Czekajcie, jeszcze to zabiorę, bo to mi już nie jest potrzebne. Hop. Teraz muszę to wymieszać. Wymieszać, połączyć składniki. Sparzona, czerwona, piękna botwina. No i mieszanka kwaśnej śmietany, zsiadłego mleka, ogórka. Tutaj na żywo, to się dzieje naprawdę. Możecie mnie uszczypnąć. Znaczy nie możecie. Ze mną nie możecie mnie uszczypnąć, ale możecie dać pod spodem lajki i live, na live napisać, co o tym sądzicie. Czy Wam się podoba gotowanie w kuchni Kauflandu ze mną, z Beatą Siechowską. Dobra, mieszam to dokładnie. I to jest to. Jajko już prawie jest gotowe, a ja powoli jestem gotowa, żeby zaserwować Wam to danie, żeby pokazać, jak powinno wyglądać to piękne danie. Piękne, smaczne, idealne na upalne dni. P-
piękny, pożywny, gęsty chłodnik. Jajo mi tu już szaleje, ono po prostu wychodzi z garnka i chce wskoczyć na chłodnik. I zaraz to zrobi. Dobra, jajko już wyłączam. I mam tutaj jajko w koszulce, o które prosiliście. O tak. Jeszcze z płynnym żółtkiem w środek. I łyżką cezakową można je wyciągnąć. I teraz rzodkiewka. Możemy dać tutaj kilka ładnych listków. Tak naprawdę wasza inwencja twórcza. Co tutaj dacie, to po prostu zależy tylko od was. Świeże zioła, trochę koperku. Możecie zaznaczyć obecność tych wszystkich warzyw i jeszcze je na górę posypać. No i na pewno czarny pieprz jeszcze tu podniesie walory estetyczne i wyglądowe. Trochę soli. Moi drodzy, według mnie tak właśnie wygląda danie letnie. Idealne danie na lato. Lato w kuchni Kauflandu, chłodnik litewski, który cudownie orzeźwia i odżywia was w takie letnie, upalne wieczory jak dzisiejszy. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeszcze zostańcie ze mną do końca, ponieważ mam dla was niespodziankę, o której wspomniałam na początku, czyli o wynikach konkursu. Ale jeżeli wy macie ochotę przygotować taki chłodnik litewski, to koniecznie go ugotujcie. Otagujcie swoje zdjęcie hashtagiem Kaufland gotuje, a ja wtedy sprawdzę te hashtagi i na pewno wam je polajkuję albo będziemy mogli nawiązać super konwersacje, co zrobić lepiej, co zrobić gorzej, albo po prostu powiedzieć wow, chcę gotować tak jak wy. Więc jestem dzisiaj tutaj dla was, gotowałam dla was i dziękuję wam za podnoszenie poprzeczki. Za każdym razem poprzeczka idzie coraz wyżej, ale odwdzięczę się. I teraz podam wam wyniki konkursu, który zakończył się na fanpage'u Kaufland Polska i w którym to wy mieliście dokończyć zdanie. Moje największe kulinarne marzenie to... Wyniki były i wasze odpowiedzi były zaskakujące, niektóre bardzo miłe, niektóre bardzo śmieszne, ale finalnie udało nam się wybrać pięć osób, do których, ale też wygraliście, do których wyślemy takie zwycięskie fartuchy, a gotuje się w nich fenomenalnie. No może wasze będą trochę czystsze niż mój, ale spokojnie. Wow, jaki cudowny skład. No dobra, ogłaszam, jesteście gotowi? Ja tak, więc zaczynam. Fartuchy lądują, wędrują, wysyłamy do Renaty Grabowskiej, do Piotra Rataja, do Tadeusza Milewskiego, do Izabeli Wojciechowskiej i do Sylwii Chyły. Moi drodzy, gratulacje, wielkie brawa, bardzo wam dziękuję. No i wam wszystkim, którzy jesteście teraz ze mną i lajkujecie, komentujecie, róbcie tego więcej, ponieważ wtedy będzie więcej okazji do wspólnego gotowania i więcej live'ów. No i cóż, do zobaczenia w następnym odcinku.